strony Mateusz. Jak zapewne część z was kojarzy, jakiś czas temu dotarł do mnie najnowszy iPhone, jakiego Apple obecnie ma w ofercie, czyli iPhone 8 Product Red. I korzystając z okazji, postanowiłem w ramach takiego eksperymentu, doświadczenia, na kilka dni przesiąść się ze swojego iPhone'a 10, czyli można powiedzieć telefonu trochę nowszej generacji, do właśnie tego urządzenia, czyli iPhone'a 8. I o takich kilkudniowych opiniach, wrażeniach z użytkowania tego telefonu w dniu dzisiejszym chciałbym wam powiedzieć. Na samym początku chciałbym was gorąco zachęcić do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Natomiast przechodząc do gwoździa dzisiejszego odcinka, nie mogę tak naprawdę nie powiedzieć o tej najbardziej zauważalnej kwestii, a mianowicie od razu widzimy, że na przednim panelu jest o wiele mniej miejsca wykorzystane przez te po prostu grube paski, które znajdują się u góry urządzenia. Powiem wam, że użytkując poprzednie generacje iPhone'ów, których te ramki można powiedzieć były standardem, nie zwracałem na co dzień na to uwagi. Niemniej teraz no od razu mi się to rzuca w oczy, widzę po prostu ile więcej rzeczy można tutaj spokojnie zmieścić właśnie dzięki temu, że nie ma po prostu tych ramek, no i użytkowanie samego tego telefonu jest też o wiele bardziej komfortowe. To w połączeniu z tym, że tutaj mamy ekran LCD, a w przypadku iPhone'a 10 mamy ekran OLED, powoduje, że jednak jest ogólny jakiś taki dyskomfort użytkowania właśnie tego telefonu pod względem właśnie samego ekranu. No i to, co się jeszcze wiąże z tym wszystkim, to to, że mam tutaj zainstalowany home button, czyli ten przycisk na dole, i po powrocie do tego urządzenia przez pierwsze kilkanaście minut, żeby was nie skłamać, nie umiałem się znowu przyzwyczaić do tego, że mamy tutaj ten przycisk na dole, który za wszystko odpowiada, a nie mamy po prostu tych gestów. Powiem wam, że z perspektywy czasu te nowe rozwiązanie oparte właśnie o te różne gesty, które możemy tutaj wykonywać, przesuwać i tak dalej, jest lepszym rozwiązaniem i nie ogranicza nas właśnie tylko do tego jedynego przycisku. No i zamykając temat konstrukcji tego telefonu, śmiało mogę przyznać to, co chyba wszyscy wy też przyznacie, że urządzenie to jest po prostu bardziej poręczne aniżeli dziesiątka. Oczywiście wiąże się to z tym, że jest to po prostu mniejszy telefon. Niemniej, jeśli mam być szczery, to w takim codziennym chodzeniu, użytkowaniu tego telefonu, no po prostu lepiej się trzyma taki mniejszy telefon. Ale z drugiej strony od razu wam powiem, że ja po prostu jestem w stanie zaakceptować ten większe rozmiary i nawet, tak jak już mówiłem, jestem w stanie nawet zaakceptować następcę iPhone'a 10 w postaci wersji Plus, ze względu na to, że będzie po prostu tam najprawdopodobniej większa bateria i to mnie przekonuje do tego, aby nosić te większe urządzenia. Aczkolwiek rozumiem tych wszystkich z was, którzy stwierdzą, że po prostu wolą nosić mniejsze te urządzenia, a nie siłować się po prostu takim większym urządzeniem tylko po to, aby mieć na przykład większą baterię. Tak poza tym mogę wam powiedzieć, że chodząc z tym telefonem przez ostatnie kilka dni, przekonałem się do samego jego designu. Po prostu bardzo spodobał mi się ten czerwony kolor i chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że po prostu lepiej wygląda, aniżeli ta czarna dziesiątka. Wspominałem chwilę wcześniej o Home Button, ale nie mówiłem wtedy o Touch ID jako tej metodzie zabezpieczeń tego urządzenia, no bo jak wszyscy wiemy, tutaj nie ma Face ID znanego z iPhone'a 10. No i czy było ciężko przestawić się znowu na ten rodzaj zabezpieczeń? Powiem wam, że zajęło mi to kilka razy, aby zapamiętać to, aby przykładać po prostu palec w celu odblokowywania danego urządzenia. Czy to rozwiązanie jest bardziej komfortowe? Raczej nie. Czy jest szybsze? Wydaje mi się, że jest minimalnie szybsze. I mi pod względem bezpieczeństwa oraz takiego użytkowania na co dzień, wydaje mi się, że tamta opcja z perspektywy czasu przy iPhone 10 jest po prostu lepsza. Jest ona bardziej dotykowa, chociaż i tak cały czas musimy po prostu zrobić ten ruch palca, aby odblokować nasz ten telefon i przejść jakby do tego głównego ekranu. I warto też pamiętać o jednej rzeczy, która mi tak naprawdę od razu się przydarzyła, a mianowicie, że przewagą Face ID nad Touch ID jest to, że jeśli macie na przykład zmoczoną rękę, bądź jest ona spocona lekko, no to ten czytnik linii papilarnych nic po prostu tutaj nie zrobi i nie odblokuje wam się ten telefon. No i chyba można śmiało powiedzieć, że w takim praktycznym zastosowaniu ta opcja po prostu zabezpieczeń jest lepsza, pomimo tego, że jest nawet wolniejsza. No a jeśli Apple w ogóle w następnych generacjach iPhone'ów, o czym się mówi, poprawi po prostu te skanery i będą one sczytywały naszą twarz z różnych płaszczyzn, wtedy wydaje mi się, że będzie już naprawdę super i wszystkie te osoby, które były sceptycznie nastawione do tego rozwiązania, przekonają się po prostu do niego. Jeśli chodzi o wydajność tego urządzenia, nie mówię tutaj o baterii, bo jest po prostu ona mniejsza, więc nie ma sensu tego porównywać. Natomiast generalnie pod względem otwierania się aplikacji, działania, płynności samego systemu, nie ma tutaj w zasadzie żadnej różnicy takiej na co dzień, którą możemy dostrzec pomiędzy tym modelem a iPhone'em 10. No i dodatkowo warto pamiętać o tym, że te telefony wyszły dokładnie w tym samym czasie, co oznacza, że wsparcie systemowe będzie tak samo długie dla iPhone'a 8 oraz iPhone'a 10, więc jeśli patrzycie pod tym względem, no tutaj za dużych różnic nie dostrzeżecie. I ostatnią rzeczą, którą dostrzegłem po przejściu na ten telefon, jest funkcja Tap to Wake.
a raczej jej brak. Możecie sobie tutaj pukać po ekranie, a on się nie wybudzi. Teraz z perspektywy czasu mogę wam powiedzieć, że to rozwiązanie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i bardzo często wykorzystuję je właśnie w iPhone 10, aby sobie sprawdzić jakieś powiadomienia i tak dalej, aby po prostu nie odblokowywać samego telefonu, tylko zobaczyć, co się dzieje. Nie wiem w zasadzie, od czego to zależy, że ten telefon nie został dla tej funkcji wsparcia. Być może właśnie miała być to taka ekstra funkcja iPhone'a 10. No i chyba można zaryzykować stwierdzenie, że firmie Apple się udało, bo mi po prostu tego rozwiązania tutaj brakuje. I to było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie moje luźne przemyślenia odnośnie powrotu właśnie do tego starego telefonu. Stary jest oczywiście w cudzysłowie, no bo ten telefon ma zaledwie ponad pół roku, co to jest pół roku dla takiego urządzenia. Natomiast tutaj chciałem się odnieść do słów Tima Cooka, który właśnie mówił, że iPhone 10 to jest całkowicie nowe urządzenie, całkowicie nowe rozdanie, no i to urządzenie ma definiować telefony z logiem zielonego jabłka przez najbliższe właśnie lata. No i chyba mogę powiedzieć, że udało się znowu to zrobić, bo generalnie czuć po prostu różnicę jakby generacji, przesiadając się z tego telefonu na iPhone'a 8. Nie ma generalnie różnicy, jeśli chodzi o działanie, funkcjonalność tego telefonu, natomiast ta różnica pojawia się w momencie, w którym właśnie szczególnie z tego iPhone'a 10 przesiądziecie się właśnie do tego urządzenia, no to zobaczycie, że po prostu użytkowanie tego telefonu no jest całkiem inne i wydaje się być po prostu ono gorsze, takie starsze, aniżeli właśnie w porównaniu do iPhone'a 10. Tyle ode mnie, gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, chętnie z wami podyskutuję. My widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia, cześć!